Magnes, jakie ma działanie, jakie są objawy jego niedoboru oraz jak suplementować. O tym w dzisiejszym filmie. No i magnes jest drugim najczęściej występującym składnikiem mineralnym w naszym ciele. U dorosłego mężczyzny gromadzi się go około 20-28 gramów, więc naprawdę sporo. Yy, oczywiście magnes jest też bardzo popularny w suplementach, z czym wiąże się wiele mitów, o czym do czego sobie pójdziemy, dojdziemy później. Magnez odpowiada za pracę 300 enzymów. 300 enzymów jest zależnych właśnie od, od, od magnezu. Magnez też wpływa m.in. na produkcję ATP, czyli takiego, tej głównej cząsteczki energetycznej. Dlatego też, jeżeli mamy duże niedobory magnezu, to m.in. praca mięśni, praca mózgu, poziom energii jest bardzo słaby. No i tutaj dojdźmy sobie do pytania, czy rzeczywiście te niedobory magnezu są takie częste. W krajach rozwiniętych jak najbardziej te niedobory magnezu mogą występować, jeżeli nasza dieta jest po prostu przetworzona, nie zawiera warzyw liściastych, czy orzechów, czy innych ogólnie produktów nieprzetworzonych, bogatych w magnez. Jeżeli jemy taką dietę, powiedzmy, gotową, przetworzoną, opartą na fast foodach i innych produktach no niezbyt zdrowych, to te niedobory magnezu jak najbardziej mogą występować. Dodatkowo otyłość, insulinooporność nasila tutaj niedobory magnezu i wykorzystanie tego magnezu, co rzeczywiście tutaj się e, może występować. No i dodatkowo bardzo duże dawki witaminy D, co ciekawe, mogą powodować niedobory magnezu, więc jeżeli ktoś suplementował bardzo duże dawki witaminy D, powiedzmy 10, 20, 30 tysięcy jednostek szczególnie przez jakiś czas, bo wiadomo, że niejednorazowo, tutaj te niedobory, problemy z magnezem jak najbardziej mogą występować. No i tutaj pod względem niedoborów magnezu występują takie objawy jak podwyższona glukoza we krwi, czyli gorsza tolerancja glukozy, podwyższone ciśnienie we krwi, no i ogólnie rozdrażnienie, pobudzenie problemy z uspokojeniem. I jeżeli to jest wywoływane, wywołane niedoborami magnezu, to suplementacja czy uzupełnienie niedoborów tych magnezu może te objawy zmniejszyć, czyli uregulować ciśnienie krwi, Zmniejszyć je, wspierać regulację glukozy we krwi, jak i powodować odprężenie, relaksację, tak, i takie uspokojenie. Ale znowu to jest tylko w przypadkach, gdzie te problemy zostały wywołane niedoborem magnezu, a nie jakimiś innymi czynnikami. No i tutaj oczywiście jest też bardzo często powtarzany taki mit, że niedobory magnezu powodują skurcze, co nie jest w ogóle udowodnione i potwierdzone, tak samo jak to, że magnez w suplementach hamuje powstawanie skurczy, to właściwie yy, to powiązanie jest bardzo niewielkie lub nawet znikome. Myślę, że tutaj bardziej na to, za to, że magnes łagodzi skurczy odpowiada efekt placebo. No i oczywiście jest temat tego, że kawa wypłukuje magnes. co też jest mitem, bo kawa tego magnezu zdecydowanie nie wypłukuje, co o czym mówiłem też w filmie na temat kawy, który możecie zobaczyć sobie tutaj. Na co może pomóc jeszcze suplementacja magnezu? Yy, może pomóc na sen, ponieważ magnez szczególnie w postaci glicynianu jest uspokajający i może właśnie ten sen ułatwić, ale także jeżeli mamy niedobory magnezu to suplementacja w ciągu dnia może być uspokajająca. Może wpływać na bóle głowy, szczególnie na migrenowe bóle głowy. Tutaj tak naprawdę, jeżeli ktoś ma migreny, to magnes jest jedną z pierwszych rzeczy, którą stosuje u swoich podopiecznych, ponieważ magnes jest bardzo bezpieczny i na migreny bardzo dobrze się sprawdza, tak jak na przykład też witaminy z grupy B, niektóre wit z witamin z grupy B. Dodatkowo magnes może wpływać też korzystnie na nastrój znowu, szczególnie jeżeli mamy jego niedobory. Pod względem bezpieczeństwa czy suplementacji tutaj magnez, szczególnie w tych takich tańszych, gorszych formach, których bym nie polecał, jak na przykład tlenek magnezu czy mleczan magnezu, może powodować efekt przeżyczający, czyli po prostu biegunkę dosyć mocną. Tutaj znowu duża dawka i słabego rodzaju, słabe, rodzaju magnes, takie objawy może powodować, ale jeżeli ten magnez suplementujemy w odpowiednich dawkach i w odpowiedniej postaci, to tych objawów nie powinno Tutaj być i nie powinny one występować. No jakie polecane formy magnezu występują w suplementach? Na pewno jest to jabłczan i cytrynian. Są to te podstawowe formy dla uzupełniania poziomu magnezu, bardzo dobrze wchłanialne, które też podnoszą poziom energii, bo zarówno jabłczan jak i cytrynian są cząsteczkami energetycznymi. Tutaj oczywiście pomijam takie kwestie jak właśnie mleczan czy, czy tlenek cynku, których w ogóle po prostu nie polecam. Kolejną kwestią jest taurynian magnezu, który może wpływać też uspokajająco i na pracę serca korzystnie. Glicynian magnezu, czyli połączenie glicyny i magnezu, gdzie glicyna jest bardzo dobrym neurotransmiterem i aminokwasem uspokajającym, stosowanym też na sen, Dlaczego? dlatego glicynian magnezu bardzo dobrze sprawdzi się przed snem. No i jest jeszcze treonian magnezu, najlepsza taka forma wpływająca na pracę mózgu, która rzeczywiście jest nootropikiem, zwiększa poziom energii i poprawia pracę mózgu, to zdecydowanie yy, też polecam. No i dosyć mocno popularne są też kąpiele magnezowe w chlorku magnezu czy, yy, czy w siarczanie magnezu jednak w yy, suplementacja czy wchłanianie właśnie magnezu przez skórę jest bardzo sobą udokumentowana i tak naprawdę to wchłanianie jest bardzo niewielkie. Tutaj występują znikome badania, które występ... wykazały bardzo znikomy wpływ takiej suplementacji czy takiego stosowania magnezu. Dlatego jeżeli ktoś komuś to pomaga to jak najbardziej oczywiście można to stosować tak samo jak mgiełki magnezowe czy inne postacie po prostu naskórne, ale myślę, że nie, moc, nie można tego traktować jako metoda uzupełnienia niedoborów magnezu, może bardziej jako metoda po prostu relaksacji. A więc tak wygląda działanie i zastosowanie oraz suplementacja magnezem. Magnez w postaci jabłczanu, cytrynianu, taurynianu, glicynianu oraz treonianu znajdziecie w Alines. Cytrynian i jabłczan to są te dwie podstawowe formy uzupełniające najlepiej właśnie niedobory magnezu, jak i też działające trochę pobudzająco, bo cytrynian i jabłczan są to cząsteczki pobudzające, więc te formy polecałbym stosować w ciągu dnia. Taurynian działa uspokajająco bardziej, także na korzystnie na serce, na ciśnienie krwi. Glicynian magnezu działa najbardziej uspokajająco, szczególnie na sen i tę formę magnezu polecamy właśnie przez sen, przed snem, a treonian, tak jak mówiłem, jest to właściwie nootropik, czyli magnez, który wpływa na pracę mózgu, przekracza barierę krew-mózg i jest stosowany jako nootropik w ciągu dnia, na przykład do e, pracy umysłu, tak do poprawy koncentracji i poziomu energii. Znajdziecie też walines y, magnez w postaci i tabletek, i proszku, także do wyboru, do koloru. Zapraszam, link jest poniżej. Dzięki, do zobaczenia już wkrótce.